Dobry wieczór, Marian Maciejewski. Zapraszam na przegląd medialny. Dziś moimi gośćmi są Bartosz Senderek, tu Wrocław.com. Dobry wieczór. I Damian Bonarek, Radio SK. Dobry wieczór. Wrocław ponownie startuje do tytułu Zielonej Stolicy Europy. Czym tutaj prezydent Dutkiewicz i inni urzędnicy argumentują? Działalność Hydropolis, rozdawanie kompostowników, wrocławski budżet obywatelski, z którego finansowane są nowe parki, czy też rozbudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. I tu jeszcze zacytuję z Gazety Wyborczej Rafała Dutkiewicza. Wrocław jest miastem spotkań i kultury. Warto był też miastem ekologii. No właśnie, czy uważacie, że ma szansę? No tak, moim zdaniem ekologia to nie tylko właśnie stawianie na, chociaż w dużej mierze tak, stawianie na transport właśnie taki chociażby rowerowy czy pieszy, chociaż nie wiem, czy pieszych można nazwać w kategorii transportu. W każdym razie buty. Mamy duży problem ze smogiem we Wrocławiu i tego tak. Nie da się uniknąć. Żeby być miastem ekologii, myślę, że trzeba by było najpierw właśnie zrealizować chociaż wybrane niektóre z tych postulatów, które w dużej mierze są dobre. Te, które postulują aktywiści, czyli na przykład podłączenie jak największej ilości miejskich kamienic do sieci ciepłowniczej. To idzie bardzo opornie właśnie. Bardzo. Dodajmy, że właśnie w tym tygodniu były dwie konferencje prasowe PiS-u i Platformy Obywatelskiej właśnie w sprawie smogu, bo też nie wiadomo, kto będzie rządził Wrocławiem. Prezydent Dutkiewicz chce kandydować, żeby Wrocław kandydował do miana Zielonej Stolicy Europy, ale no właściwie on już niewiele będzie mógł zdziałać. Były dwie konferencje i co ciekawe, politycy PiS-u i Platformy byli wyjątkowo zgodni jak na te dwa ugrupowania, bo obie panie, panie posłanki, pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka i pani poseł profesor Alicja Chybicka zauważyły, że trzeba we Wrocławiu walczyć ze smogiem, że trzeba walczyć z kopciuchami, że trzeba wymieniać piece. Wracając jeszcze do Zielonej Stolicy Europy, tak? Zielona Stolica Europy, tak. Pytanie, czy my chcemy być zieloną stolicą Europy na papierze, czy chcemy być zieloną stolicą, mimo że nie będziemy tą zieloną stolicą na papierze, tak? Czyli chodzi o to, żebyśmy mieli czym oddychać w mieście, krótko mówiąc. Tam na tej konferencji zapowiadającej chęć aplikowania Wrocławia do tytułu Zielonej Stolicy. Dodajmy, że 18 października aplikacja musi być złożona. Tam padło takie, dokończę jeszcze swoją myśl, stwierdzenie, że żadne polskie miasto tak naprawdę nie może się równać, jeżeli chodzi o jakość powietrza, choćby z Oslo, które europejską stolicą zieleni, tak, zieloną stolicą Europy. Mhm. Było. Ja myślę, że powinniśmy gonić te miasta, które mają czyste powietrze i jak już będziemy mieli wszystko idealne, to wtedy zająć się kandydowaniem do tytułów. Odnośnie jeszcze tych konferencji, byłem szczerze mówiąc w niemałym szoku, kiedy pan radny Krzyżanowski, pan radny Marcin Krzyżanowski przytaczał dane, które dostał w odpowiedzi na swoje zapytanie do pana prezydenta Dutkiewicza i bodajże w tym roku tylko jeden wniosek o przyłączenie kamienicy, ale nie ma też odpowiedzi na to, czy on został pozytywnie przyjęty, czy może on został odrzucony. W ubiegłym roku takich wniosków były tylko 3. To też nie, właśnie to, co mówiłeś, to nie powala. Wszystko się wiąże z kosztami. Profesor Chybicka uważa, że powinno się na te cele wyasygnować miliard złotych w ciągu tych 6 lat do 2013 roku. Ale też nie wiadomo, co najmniej, bo nie wiadomo, ile takich pieców kaflowych na stałe paliwo. Właśnie i tutaj się zgadzam z Akcją Miasto wielokrotnie. Też rozmawiałem chociażby z Aleksandrem Obłąkiem z Akcji Miasto i oni postulowali już 2 bodajże tygodnie temu, też była właśnie konferencja wspólna z Dolnośląskim Alarmem Smogowym i oni już postulowali wtedy, że trzeba zrobić dokładną inwentaryzację tych starych pieców, tych najgorszych. Tylko pytanie też, czy jeżeli my będziemy już wiedzieć, ile tych pieców mamy,
i będziemy mieć prawo, które będzie zabraniać sprzedawać mieszkańcom tych najgorszych pieców i węgla. Tak, i najgorszego węgla. Pytanie, czy sprzedawcy będą podchodzić do tego uczciwie i czy rzeczywiście nie będą wciskać nam po wyższej cenie gorszej jakości pieców czy węgla. Szczerze, mam przykład z własnego doświadczenia. Odwiedziłem skład opału całkiem prywatnie, bliżej swojego miejsca, w którym mieszkają moi rodzice. I tak z ciekawości zapytałem, w jakiej cenie jest teraz węgiel. Około 920 zł, a to jeszcze nie koniec. Pani mi powiedziała wprost, przyznam się szczerze, że kiedy cena była niższa, no to ludzie nie kupowali. A teraz, kiedy cena jest wyższa, to jest ten sam węgiel, tylko ma dopisek ekologiczny. No, kwestia psychologii. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, bo byłem na konferencji profesor Alicji Chybickiej i tam się mówiło sporo w ogóle o istocie węgla, że my węglem stoimy, rząd broni miejsc pracy, broni kopalni, które są niestety, no, nasz węgiel nie jest najlepszej jakości, australijski, jak tutaj mówił przedstawiciel PO, tona kosztuje 240 zł na w przeliczeniu, czy 250 zł w przeliczeniu na złotówki, a jest znacznie lepszy. Pytanie, czy w przeliczeniu na złotówki, kiedy ten australijski węgiel przyjechałby do Polski, ile on by wtedy kosztował? I oczywiście to wszystko, tylko że w tej chwili jest obrona miejsc pracy, obrona górników, żeby nie wyszli z oponami przed Sejm czy przed rząd. No tak, no to jest problem niewątpliwie dużo bardziej złożony niż nam się wydaje. Też bez programu dopłat do wymiany tych instalacji grzewczych, może dopłat do tego droższego węgla, który jest rzeczywiście w lepszej jakości. Myślę, że bez tego ci najbardziej ubodzy, ci co mają najmniej, no mówi się o dopłatach, profesor Chybicka mówiła, ale to znowu to musi rząd znaleźć na to pieniądze, a jak wiemy, pieniądze zwykle się same nie gubią, to też i się nie znajdują. Tylko właśnie, i tu jest ten problem. Się, statystyki pokazują, że jedna kamienica została podłączona do elektrociepłowni. Tak, no, podłączanie do elektrociepłowni też na pewno przychyliłoby się do tego, że mniej osób paliłoby węglem. No ale mówię, to wszystko to są koszty. I tutaj podałeś Oslo jako przykład. Tak, w ubiegłym roku właśnie Oslo wygrało z Wrocławiem. Tutaj było więcej miast, ale Oslo i będzie stolicą w 2019 roku. My staramy się o 2000, być stolicą w roku 2020. I na razie być może będziemy usatysfakcjonowani, mówię my, no miasto, jeżeli w ogóle zakwalifikujemy się do finału, ponieważ żadnemu z miast, które były stolicami, zielonymi stolicami Europy, nie udało się dokonać tego za pierwszym razem. Więc nam się też nie udało poprzednim razem, może, bo to nie jest kwestia tego, żebyśmy już byli nie wiadomo jak ekologicznie, tylko żebyśmy dążyli. Więc być może to będzie docenione, ale chyba rzeczywiście w tej chwili to wszystko jest trochę na wodzie pisane. Chcemy pieniędzy na rekreację. Wrocławski budżet obywatelski, są już wyniki. Śledziliście, byliście na konferencji, może coś na ten temat, chyba 64 projekty zakwalifikowały się. Wrocławianie postawili przede wszystkim na zieleń, rekreację i sport, bo to ponad połowa. I chyba dobrze w kontekście zielonej stolicy kultury, zielonej stolicy Europy. No, myślę, że na pewno nam to się przyda do tytułu, do wyścigu o tytuł. Tak. Wrocławianie postawili właśnie na zieleń, rekreację. Widać, jakie są priorytety mieszkańców i w którą stronę miasto powinno chyba inwestować. Chociaż też to nie jest do końca tak powiedziane, że te wyniki są miarodajne, bo tak naprawdę tam różnice pomiędzy niektórymi projektami to były dosłownie kilkadziesiąt głosów, tak? I też w każdym rejonie przechodził jeden projekt duży, tak zwany, a odkładało kilka albo kilkanaście tak naprawdę, czyli za tym projektem mogło głosować nawet 10% głosujących, tak? Kierunek jest wyznaczony tego, jakie inwestycje są w mieście pożądane. No zobaczymy, poczekamy na realizację tych projektów, a z tym chyba nie jest też najlepiej, bo ja rozmawiałem z mieszkańcami Oporowa, którzy od
początku, pierwszej edycji, o ile dobrze pamiętam, wrocławskiego budżetu obywatelskiego czekają na ślężańskiego mamuta, ten park. No i ten park teraz podobno coś tam się ruszyło, ale ciągle tego parku nie ma. I to chyba przekłada się też na słabnącą popularność. Właśnie. Bo powiedzmy sobie szczerze, że tych głosów z roku na rok jest coraz mniej. To nie jest jakaś duża różnica, ale w tym roku jednak było 97 tysięcy. A może już mamy wszystkiego tak dużo, że już po prostu... Nie dbamy o to, żeby jeszcze zwiększyć. Może jesteśmy już, mieszkańcy może są usatysfakcjonowani. Nie sądzę. Ja spotkałem się w swojej jakby pracy zawodowej, dziennikarskiej odnośnie właśnie wrocławskiego budżetu obywatelskiego z tym, że wielu ludzi zapytanych przeze mnie o to, na co głosowali, co chcieliby jeszcze przed wrocławskim budżetem obywatelskim, przed głosowaniem, co chcieliby zrealizować w ramach tego, jest wciąż spora liczba osób, które nawet nie wiedzą, co to jest. Więc myślę, że to jest trochę słabo rozpromowane. No, z jednej strony może do naszego ogródka, że być może my dziennikarze mówimy nie dość dużo o tym, ale też może i mediami się nie interesują, raczej własnym podwórkiem, a niekoniecznie telewizor. Albo radio, czy gazeta. To znaczy, te zasady są też nie do końca idealne, bo na przykład były chyba w zeszłym roku, na pewno był taki przypadek, że były zgłoszone dwa projekty dotyczące tego samego, bo liderzy ze sobą się nie dogadali po prostu. I to tworzy chaos tak naprawdę. Ludzie nie wiedzą dokładnie, na co mają głosować, bo on zagłosował na jakiś tam, powiedzmy, remont podwórka, a tu się okazuje, że zagłosował na remont podwórka numer 1, a nie na numer 2, mimo że chodziło o to samo podwórko, tak? Co ciekawe, podczas tej konferencji, podczas ogłoszenia wyników, miasto zapowiedziało, że rok 2018 będzie rokiem dyskusji o wrocławskim budżecie obywatelskim, o zmianach. Być może jakieś zmiany, które nas czekają, trochę usprawnią tą procedurę jeszcze. Zobaczymy, poczekamy. Myślę, że na pewno usprawnienia wymagają to, o czym mówiliśmy na początku. Wymaga tempo realizacji tych prac, bo tak jak już Bartek wspomniał zresztą... Z tym mamutem. No to jest chyba, tak jak mówię, najsłynniejsze opóźnienie. Tu chodzi o rzeźbę, czy właściwie konstrukcję. Konstrukcję, właśnie, tak. Żeby nikt właśnie nie myślał, że rzeczywiście chcemy reaktywować mamuty we Wrocławiu. Co dalej z tą demokracją? Tutaj mam Gazetę Wyborczą, ale to inne media też były na takiej konferencji. Spotkali się samorządowcy z wielu regionów Polski i dyskutowali, jak wygrać przyszłoroczne wybory, by obronić samorządy przed PiS. Ja zapytałem organizatora, w tym wypadku redaktora naczelnego wrocławskiego wydania Gazety Wyborczej, Leszka Frelicha. Mówię, a tu zabrakło mi właśnie przedstawicieli PiS-u, bo nie można tylko jak obronić przed PiS, tylko lepiej jak myśleć o tym, jak najlepszej sytuacji w Polsce. I on mówi, myśmy wystąpili do właśnie niektórych samorządów, rozmawialiśmy, w których rządzą PiS-owscy samorządowcy, włodarze, ale mówi, bez reakcji nie było zainteresowania. I tutaj prezydent Rafał Dudkiewicz przekonywał, że to nie samorządy powinny bronić demokracji, ale demokracja liberalna powinna obronić samorządy. Coś na ten temat czy macie, bo ja uczestniczyłem i tutaj rozmawiałem też między innymi z Jerzym Stępniem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, też powiedział ciekawą rzecz, ale to za chwilę. Jak uważacie? To znaczy, nie było tam żadnego samorządowca z Prawa i Sprawiedliwości. Ja się trochę nie dziwię temu, bo niestety, ale to towarzystwo było dobrane tam według pewnego klucza, tak? Czyli to był ten tak zwany antypis. Gdyby tam ktoś z PiS-u trafił, to on by na pewno był porzucony reszcie na pożarcie, że tak powiem. Dlatego tutaj trochę się nie dziwię, że nikt nie przyjął tego zaproszenia. Co z tą demokracją? Demokracja chyba jakoś funkcjonuje w Polsce, przynajmniej jak na razie. Być może te środowiska za bardzo zastanawiają się, co zrobić z PiS-em, nie co zrobić z Polską. I stąd jest ten problem, że nie zajmują się problemami, które interesują Polaków, tylko zajmują się tym, jak walczyć z PiS-em, a PiS w tym czasie notuje zwyżki w sondażach, bo obiecuje Polakom różne rzeczy, które ich dotyczą. Tak, też mi się wydaje, że
chyba trochę nie tędy droga. Jestem daleki w tym momencie od jakiegokolwiek udzielania poparcia w jakiejkolwiek partii, ale właśnie ci, którzy chcą wygrać przyszłe wybory, niezależnie czy jest to PSL, PO czy SLD, czy chociażby Prawo i Sprawiedliwość, jakby nie mogą myśleć o tym, żeby oczerniać tych drugich, swoich konkurentów, tylko właśnie o tym, tak jak wspomniał już Bartek, żeby co zaproponujemy Polakom lepszego niż ci drudzy, tak? Bo... No właśnie, no ale tamci 500 zł, 500 plus, to co my damy 1000 plus. Jak widzimy, wielkie pieniądze są w obrocie. 100 milionów ma dostać IPN, 19 milionów poszło na kampanię na temat sądów, kampanię zresztą raczej fałszującą rzeczywistość. Czyli 119 milionów, a nie ma dla rezydentów. Ale bardzo dobrze powiedział ciekawie Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego, że właśnie my, mówi o opcji, o opozycji, że my się zamykamy zamiast się otwierać właśnie na innych, zamiast dopuszczać do rozmowy, do dyskusji. I to jest tak i też tak uważam, tylko że jak zmusić drugą stronę, żeby chciała przystąpić do rozmowy. Być może tutaj myśmy rozmawiali przed programem, to chyba Bartek powiedział, że być może powinno to być na neutralnym gruncie, a nie organizowane przez Gazetę Wyborczą i przez tak w miejscu, tak. Słusznie, ale przede wszystkim powinna być wola tej dyskusji, a wydaje mi się, że jednak chociaż wszystkie partie, wszyscy politycy czy posłowie, ci z Sejmu czy ci lokalni samorządowcy mówią, że my przecież jesteśmy otwarci na rozmowy. Tylko ja mam takie bardzo mocne wrażenie, że to otwarcie na rozmowy to jest tylko tak do kamer, a później jak kamery zgasną, no to już nie będziemy z wami rozmawiać. I tak, tutaj wspomniałem o prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Pytałem go właśnie a propos sędziów, czy może być demokracja bez wolnych sądów. Mówię, absolutnie całej historii, nawet starożytnej Grecji, sądy były wolne. To była podstawa demokracji, to jest po pierwsze. Po drugie, tutaj Krajowa Rada Sądownictwa i PiS chce, żeby politycy wybierali i tutaj dał przykład taki profesora Marcina Matczaka, że to tak jakby w meczu piłki nożnej kibice decydowali, kto ma być sędzią. No nie, o tym decyduje gremium. Sędziowie po prostu się wybierają. I to samo powinno być tutaj, a nie, że ktoś albo prezesi klubu będą decydować, o to sobie tego wybierzemy. I to jest taki bardzo obrazowy przykład. Na koniec chciałbym tutaj anegdotkę pewną, ponieważ bo jeszcze jest, w czwartek będzie o podwyżce cen biletów MPK, tak. To chciałem chyba, że króciutko, bo czas nas goni, to właśnie coś na ten temat, czego możemy się spodziewać. Myślę, że możemy się spodziewać na pewno gorącej dyskusji na sali plenarnej Urzędu Miejskiego. Na pewno będzie ciekawie, wiem od samego autora tej poprawki wprowadzającej darmową komunikację dla dzieci do lat 7 czy dla seniorów powyżej 65 roku życia, pana radnego Kłosowskiego, że bodajże radni Platformy Obywatelskiej są przeciwni wprowadzaniu takich zmian i w ogóle tych podwyżek. Natomiast te podwyżki wiem, że mają dotyczyć przede wszystkim biletów jednorazowych. W biletach okresowych to się nie zmieni. No ale nie zmienia to też faktu, że na pewno dyskusja będzie burzliwa i myślę, że warto będzie to śledzić. I zapewne wrócimy do jeszcze tego mnie, za tydzień. Ja powiem jedną rzecz, że mnie w tym projekcie pana Kłosowskiego jedna rzecz, to, że on został przyjęty, jedna rzecz mnie zaskoczyła, bo uzasadnieniem tych podwyżek było to, że one są po to, żeby sfinansować ulgi, które już mamy, które są wprowadzane, tak? A my wprowadzamy teraz kolejną ulgę. Czy za jakiś czas nie trzeba będzie znowu podwyższyć cen biletu, żeby tą ulgę zrekompensować? Czyli jedną będą muszą płacić na drugich. Wrócimy do tego za tydzień. Pewien Anglik przyjechał do Francji i wszedł do restauracji, aby zamówić ulubione grzyby mushrooms, ale nie wiedział, jak ta nazwa brzmi po francusku, a z kolei kelner nie znał angielskiego. I do tego stopnia nie mogli się dogadać, że zdenerwowany Anglik chwycił węgielek i na ścianie namalował grzyba.
To było w latach 70. XIX wieku. Namalował tego grzyba, kelner pobiegł zadowolony, bo już wszystko zrozumiał i przybiegł do Anglika z parasolem. To tak wyglądają, myślę, rozmowy naszych polityków. Właśnie tak się dogadują. Myślę, że bardzo często. No właśnie, tak samo polityków opozycji. To dziś wszystko. Dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Dobranoc.